Co tu chodzi? What? What? On mnie uderzył! What? What? Spooky House of Jumpscares. I witam was ponownie w kolejnym odcinku ze Spooky House Hanging Door. Ciśniemy. Nie wiem o co chodzi, ale... Co kiem to było? O, to jest winda sama w sobie. Aha, ja myślałem, że to jest tu przyjedzie winda, okej. Idziemy dalej. Pokój 50. Także tak. Let's go! Nic nie mamy do stracenia, prawda? Okej. Idziemy, nie ma muzyczki, znaczy nie ma dźwięków, co jest, znaczy takiej muzyczki, która była, to jest... Aha, czyli, aha, no tak, Master Race, prawo Master Race. Okej, idziemy dalej, mamy tutaj drugi odcinek dzisiaj do setnego pokoju, mam nadzieję dostaniemy się, prawo Master Race oczywiście, Lecimy. Mam nadzieję, że odcinki będą około 10-11 minut trwały, więc włącza się ta taka melodyjka, jakby to takie tło muzyczne, więc spoko. Aha. Co my tu mamy? Tu mamy za to zdjęcie pokoju osoby samotnej, pokoju osoby no-life'a tak zwanego, chociaż brakuje nam tu oczywiście głównego centralnej części obrazu, gdyż nie ma tu komputera, ale no, widzimy, że to jest na pewno pokój osoby samotnej, bo jest pusty i jest samotny. Tak, dokładnie, tutaj mamy, nie mamy obrazu. O, tu mamy tańczącą świeczkę. Idziemy dalej. Nie przedłużajmy. A tutaj cały czas idziemy prosto. To jest prawo, jakby to jest najbardziej w prawo. Jakby tak licząc, wiecie, tak patrząc. O, co to jest za głosik? Hello. What? To mnie spowolniło. Spouting, splashing, soaking. Nuts in gas invoking. Nailing never stop the choking. Go. What the fuck is this? No nie. Helvete. No proszę was. Nie. Nienawidzę, jak ktoś mnie ściga albo coś. Shit. O co tu chodzi? Fuck. La. Nie. Helvete. Proszę. What the fuck? Co to za dźwięki? W ogóle co to mnie goni? Co to jest, kurwa? Jakiś Józef Stalin? Może Henryk Sienkiewicz? Może? What? Fuck you. No nie, no bez przesady, halo, kolego. To tak się nie bawimy. Jakim cudem on mnie uderzył? Czekaj. Pieprzy, idziemy tędy. Tu tędy. What the fuck? Master Race, prawo. Oh shit. Gówniak mnie jakiś goni, no nie. Co? I know what you have done and what you have yet to do, but it's already big. Nie zdążę przeczytać. Co? What is an endless maze? O co chodzi? Umarłem? Przyszedłem. Lol. No nie gadać, że od początku muszę grać. Are you fucking serious? This game contains violent and disturbing material. Wal się! Nie chcę tak, no co? Are you fucking serious? Oh. Continue. Od pokoju 50. God damn it. Co to w ogóle było? Dlaczego mnie biło? Co za syf? Ale to zielone takie czy to, nie wiem, zabiera mi życie może? Nie wiem, czemu przegrałem, powiem wam szczerze. Gówno. Ale nie lubię, jak ktoś mnie ściga. To nie jest good. Damy radę. Przejdziemy do tego setnego pokoju. Choćbym miał strzeznąć.
Szczeznąć w ogóle, można tak powiedzieć? Szczeznąć? Ja wiem, że tak się mówi, ale... Ale w sumie nie jestem pewien, że tak się mówi. A, locked. Locked, nie! Prawo Master Race, ale gówno. Prawo Master Race nie zadziałało. Okay, let's go another way. Let's go for a walk. And don't give a shit now. O, nie ma drugiego obrazu z domem samotnej osoby. O, tutaj, co tu mamy? Tutaj mamy tam, prawda, z tyłu widać meszpiera. Jest to meszpier. Jak widzicie, on ucieka przed samym sobą, ucieka przed ciemnością. W przedpokoju, pełnym buraków. Jak widzimy, to jest pełno czerwonego, bo to są buraki oczywiście, tutaj burak, tylko takie jebnęły mu się kierunki, bo tutaj korzeniem do góry wyrósł. Natomiast z tyłu mamy meszpiego, który robi takiego taką minę, taka uuu, i on próbuje mnie wystraszyć, ale ja powiem: meszpi, nie wystraszysz mnie, i idę dalej. Okej, okay. Tu mam jakieś kraty, cele, whatever. Meszpi, mój drogi kolego, tak się nie robi. Tutaj mamy oczywiście, o, tu mam troszkę zmodyfikowaną wersję nieba pana Michała Gabriela Anioła. Tak, w tej wersji tutaj mamy rękę, jest to ręka, prawda, prawa ręka, Renia, moja dziewczyna, a to jest Józef, mój kolega, prawda, nas to nie obchodzi. Tutaj mamy meszpiego, który jest zamknięty w klatce. Jako że próbował mnie wystraszyć, więc stwierdziłem, że go zamknę w klatce, bo jest niebezpieczny, i poszedłem dalej. Mhm, tak to było. Glut, może oleję tego gluta. Chuj, biegnę od razu, wiecie co? Bo kurwa, nawet nie opisuję tych obrazów, mam to w dupie. Powiem szczerze. Jebać, bo... Oh, fuck. Nie, to mnie nie zabija. Chyba. Chyba, że muszę przejść bokiem jakoś. Nie, no nie wiem, czemu zginąłem wtedy. W każdym razie idziemy dalej, tu mamy... to jest płacz, to jest... To są, Jezu Chryste Boże, mój jedyny. Prawda, meszpi płakał, jak zamknąłem go w celi, w klatce, dlatego... no, zamknąłem go tam, bo był niegrzecznym meszpim. A następnie on się popłakał i wszędzie pozostały jakieś zielone plamy, nie wiem... co ten meszpi, czy nie podał, nie popodał mi rączki, dlatego się popłakał, no nie, o kurwa. No patrzcie, no jak ja mam to zrobić? Kurwa, nie wiem. Właśnie, no... Shit, no nie wiem, nie mam pojęcia, jak to mam zrobić. Kurwa, solucję może jakąś muszę ogarnąć? What the fuck? No i patrzcie, ile mam HP. Nie wiem. Tu nie mam obrazków. Idziemy dalej, no, co mam zrobić? Tu, prawda, znowu płaczki meszpiego. Nie wiem, czemu one mnie spowalniają. W końcu, czemu miałby mnie spowolnić. Pójdziemy w lewo, bo po prawej mamy krzesło dla Gareta. Jakby chciał, prawda, wpaść, czemu by nie. Sobie tutaj usiądzie, pójdziemy w prawo tym razem. Prawo Master Race, proszę. Chuj. Nie prawo Master Race. Zsijcie mi wora. No nie. Nie kurwa. Zsij mi. Proszę, kurwa, Józef, którym steruję. Biegaj! Chłopie! To jest 70 pokój, jak jest 1000! W takim tempie nie damy rady. Tutaj cele jakieś, prawda? Jezu, kurwa! Ta gra fal się gro. Nie wiem, co mam zrobić, żeby to szybciej jakoś przez to przechodzić. Szlak! Szybko, biegnij. Dam. No ale dobra, życie się odnawia. Tutaj mamy portret mnie w zachodzie słońca, znaczy wschodzie słońca, żeby pokazać, jaki jestem wspaniały. Ale biegniemy dalej, bo ktoś nas ściga i tym ktośem jest zapewne Slayer. Z który nie ma internetu, dlatego przemienił się w zieloną bestię, ducha, whatever. O, jakie fajne pomieszczenie. Zamienił się w tego ducha, bo nie ma internetu i no nie miał co robić, kolega. Ale jak będzie miał internet, to pewnie coś nagramy. Master Race prawo oczywiście. Idziemy dalej. Tu nic nie ma, nie wiem po co takie wgłębienie. A może dla pedofili, którzy czekają na swoją ofiarę. Idziemy dalej. Może w prawo? Prawo Master Race? Tak, dokładnie. To działa, prawda, tutaj mamy kolejnego meszpiego, który jest zamknięty i smutny. I don't think that was mine. Aha.
Idziemy dalej, tutaj nie ma obrazu. Biegniemy dalej, bo czemu by nie biec? Okej, tutaj takie same pomieszczenie, coś dziwne. No idziemy dalej. 812 pokoi. Mam nadzieję, że damy radę, bo czemu by nie. Jezu Chryste, Bóg mi świadkiem! Głupie duszki piankowe. Dobra, idziemy dalej. Tu nic nie ma, no niestety. Mesiu postanowił się obrazić i już nie chce zostawiać obrazków. Prawo Master Race oczywiście. Tutaj mamy Izaka, który zjada swojego płoda, prawda, brata płoda. Idziemy dalej. Mam na wikę straszną. Jezu, Minecraft, Boże Chryste. Idziemy dalej. O, 95. Dojdziemy do setnego i mam nadzieję, że będzie save, bo troszkę zaczynam stracić. Prawo jest Master Race, no niestety. Prawda? Tak, dokładnie. Tutaj prawo Master Race oczywiście. Aha, o, coś tutaj mamy jakieś. Idę w lewo, pierdolę. Co? What the fuck? Kapliczka jakaś czy what? What co tu chodzi? Czy setny pokój może save'ik? Jest! Dzięki bardzo! Save'uś dla mnie! Hang in there! I don't know how much longer I can go on. I haven't seen any of my previous notes, so that means either I'm getting somewhere or someone is taking them. Okej! Dzisiaj udało nam się dojść do tego setnego pokoju, mimo tych problemów z tym gównem, prawda, ze sleeperem, który nas gonił. No ale zmieściliśmy się w tych 12 minutach, więc dzięki bardzo za oglądanie. Z tej strony Narson był, czyli ja, czyli Naruciek, czyli The Real One, czyli wiecie o co chodzi. Jeżeli odcinek wam się spodobał, jeżeli lubicie jak się boję, bo w sumie troszkę się boję, to możecie dać łapkę w górę, dajcie komentarz, co sądzicie, jak myślicie, no ogólnie wiecie o co chodzi. Subskrypcji, jeżeli nie dołączyliście jeszcze do ekipy. Mówił dla was Narson, to był Spooky House, na razie.